Tegorocznym motywem przewodnim był powiew orientu w zamku, więc pojawiły się kwiaty kwitnącej wiśni oraz szereg azjatyckich inspiracji. W ten sposób powitano budzącą się do życia wiosnę. Wzięło się to z bardzo prostego powodu. Ubiegły rok, rok 2013, był rokiem smoka, rokiem chińskiego smoka. I 26. festiwal, ten orientalny festiwal kwiatów i sztuki, jest niejako naturalną kontynuacją naszego hasła z ubiegłego roku. Jak każdego roku do zamku przybyło blisko 200 wystawców, ogrodników, rękodzielników oraz jubilerów i gastronomów, a więc odwiedzający mieli szeroki wybór roślin, cebulek kwiatowych, drzewek oraz produktów regionalnych i przedmiotów artystycznych. Oprócz kwiatów wykonanych techniką szydełkową, haftów krzyżykowych, również przywiozłyśmy więcej obrazów, ponieważ w poniedziałek montujemy wystawę na sali wystawowej, będą to obrazy wykonane techniką haftu krzyżykowego i przedstawiające kwiaty. Japonia natomiast pojawiła się w sali balowej Książa, gdzie po raz kolejny swoją odsłonę miała Narodowa Wystawa Bonsai. Gościmy jak co roku podczas festiwalu kwiatów na Zamku Książ. Mamy tutaj co roku przepiękną wystawę Bonsai. I również w tym roku można zobaczyć najwspanialsze rośliny przywiezione m.in. z zagranicy, z Czech, ze Słowacji, z Niemiec. Dlaczego one są takie wyjątkowe? No może dlatego, że wymagają bardzo dużo czasu, żeby podziwiać efekt finalny. Wszystkich, którzy odwiedzą nasz zamek, naszą wystawę, mogą się wtedy przekonać o tym na żywo, czy nam się udało po prostu zrobić fajne drzewka bonsai. Ile tych drzew tutaj się znajduje? W tej chwili mamy ponad 50 roślin. Wszystkie rośliny są odpowiednio wyeksponowane, wszystkie mają odpowiednie miejsca, są opisane, także podczas wystawy też jest przeprowadzony taki konkurs Nagroda Publiczności, także wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy, ponieważ to Państwo wybiorą drzewo, które jest najpiękniejsze według Państwa. Dzięki pomocy Stowarzyszenia Florystów Polskich oczom turystów ukazało się jeszcze więcej kwiatowych aranżacji niż dotychczas. Zdobiły one prawie każdą salę zamkową, a także korytarze, przedzamcze oraz dziedziniec honorowy. Część tych dzieł powstawało podczas pierwszych folklorystycznych Mistrzostw Polski, które odbyły się w zamku 30 kwietnia. Nie zabrakło również występów artystycznych, podczas których można było podziwiać m.in. energiczną zumbę i tańce orientalne w wykonaniu wałbrzyskich tancerzy, czy przedstawienia teatralne, występy wokalne oraz warsztaty florystyczne, również te dla najmłodszych.